Cześć, witajcie. Tak postanowiłam, że sobie chwilkę do Was pogadam. Dzisiaj mamy piątek, także zaczyna się weekend i z czego naprawdę bardzo się cieszę. Jest to dla mnie, powiem Wam, bardzo aktywny początek tygodnia, znaczy początek weekendu, bo po pierwsze właśnie wygrywam dla Was film. Tam już się renderuje, znaczy no wrzucę się już na YouTube'a. Także możecie od dzisiaj oglądać film z nowościami. Patrzcie, co to moje stworzenie robi. Z nowościami od Eveline, powiem Wam, że bardzo fajne produkty. Jeden z nich mam właśnie na ustach, jeszcze trochę przybliżę do Was. To jest szminka Oma Lips i to jest w kolorze Milky Chocolate. Powiem Wam, że jest bardzo fajne. Tutaj mam lampę, bo jest dość ciemno, więc kamera trochę przekłamuje kolor. To jest taki bardziej brązik. Ja Wam tam nagrałam przybitki, także mogliście zobaczyć swatche. W ogóle zaraz do Was wrócę, bo chyba już mi się przetworzył film, także sekunda. Co chciałam Wam powiedzieć? Okej, film już Wam puściłam. Także już od tego momentu mamy godzinę 18:45. Film jest na kanale, więc możecie go obejrzeć sobie. Także serdecznie Was do tego zachęcam. No a słuchajcie, zanim przejdziemy do... Zanim może przejdę do robienia wszystkich rzeczy, które no, nagle mi wpadły do mojego kalendarza dzisiaj, to jak wiecie, od dłuższego czasu my cały czas testujemy nowe karmy. Już teraz nie, bo znaleźliśmy, mi się wydaje, że tą idealną dla pancake'a. Ponieważ on miał zawsze problemy z żołądkiem. Miał i wzdęty brzuszek, i generalnie ta kubka nie była taka, jak być powinna. No i to też brało się z powodu alergii jego pokarmowych i też wymagał właśnie od nas zmiany karmy. No ale powiem Wam, że teraz zrobiliśmy bardzo szczegółowy, w ogóle szereg badań bardzo szczegółowych, bardzo dużej ilości. No i najpierw przeszliśmy przez morfologię, która wyszła idealnie. No a teraz było właśnie badanie no, kubki na obecność pasożytów, też mega rozszerzone. No i niestety okazuje się, że ma pasożyta w jelicie. I stąd właśnie pojawiają się wszystkie problemy gastryczne, problemy jelitowe. Dlatego no, dzisiaj od razu pojechałam z nim do naszej pani weterynarz, która no jak tylko dała mi znać tam koło 14, że właśnie, że już przyszły wyniki, że nie jest w porządku i że czy mogę przyjść, no to właśnie już od razu, jak pojechaliśmy, naszykowała mi leki. Pancake teraz codziennie będzie dostawał przez 5 dni taki proszek. On ma jakąś nazwę, ale nie pytajcie mnie proszę co, bo nie pamiętam. Jakbyście bardzo chcieli, to dopytam się pani weterynarz. No i zobaczymy, jak to będzie na niego działało. No ale niestety ma to swoje wady, ponieważ musimy wprowadzić teraz bardzo restrykcyjne dbanie o jego czystość i dbanie o jego otoczenie. Właśnie już jestem po jednym praniu, ponieważ piorę jego nocne legowisko, tą poduchę wielką, którą widzieliście w ostatnim, bodajże, tak, w ostatnim vlogu. Odsyłam Was do tego filmu, bo tam pokazałam Wam wiele fajnych rzeczy. Też wśród tych rzeczy były kosmetyki. No i właśnie teraz musiałam uprać to legowisko, no bo on je uwielbia, on w nim śpi. Na wszystko musi być czyściutkie od momentu, kiedy on zaczyna brać te leki, czyli od dzisiaj, bo leki bierze, będzie brał przez 5 dni, co równe. Powinien brać równo co 24 godziny, także ustaliśmy sobie z Maćkiem, że zaczynamy mu dawać ten lek o godzinie 12, o 20, bo przynajmniej mamy pewność, że wtedy to już jest mniej więcej pora kolacji pancake'a. Troszeczkę przesuniemy, żeby bardzo nie głodował. No i właśnie stanie wtedy o tej 20 lek przez te 5 dni. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. No tak jak mówię, już jedno legowisko pram, ponieważ ono mi zajęło całą pralkę. Moja pralka mieści 9 kg prania. Więc uwierzcie mi, że no, ono jest wbrew pozorom wielkie. Właśnie je suszę na grzejniku w łazience. Teraz robię już drugie pranie, w którym piorę wszystkie jego maskotki i kocyki. Pancake ma bardzo dużo maskotek. Generalnie przywozi mu je moja mama. Część mu zostawiłam, żeby się mógł dzisiaj jeszcze bawić, ale resztę niestety no już piorę. Także na pewno chwilę potrwa, aż one wyschną. Jakieś, mam takie, tego prosiaczka, on jest z tej szmatki, więc też położę zaraz na grzejnik, jak tylko skończy się pranie, żeby mu wyschło, żeby miał na dzisiaj chociaż jedną zabawkę. Musimy zmienić pościel, no, ale, no bo pancake jednak rano, tak jak Wam wspominałam, przychodzi do nas do łóżka i gdzieś tam tą godzinkę czy dwie jeszcze z nami śpi. Aczkolwiek to i tak jest w porządku, bo my planowaliśmy tą pościel zmienić, więc nie ma żadnego problemu. Muszę niestety uprać swój koc tutaj z kanapy, przy którym pancake, no jakby nie patrzeć, bytuje.
No i tak samo muszę ubrać poduszki, żeby nie daj Boże nigdzie nie znajdowała się na którejś z powierzchni. A, jeszcze jeden jego kos muszę ubrać. A on jest biały, no to wrzucę go w innym praniu. Żeby nie daj Boże nie znajdowało się nic z jego... z niego jakieś tam jajeczka tego pasożyta, czy cokolwiek, co on może mieć na sierści. No i kolejnym minusem jest to, że niestety pancake'a trzeba codziennie kąpać. Nie będzie zachwycony, bo on nie lubi kąpania, on nienawidzi kąpać się i w całości. No musimy tutaj szczególną uwagę zwrócić na okolice uszu, a jego uszu nie jest łatwo umyć, bo one są długie i on po prostu też się boi, że mu tam nie nalać wody, więc no... Czeka nas teraz niezłe wyzwanie. No ale czego się nie robi, żeby pies po prostu był zdrowy, tak? Nie wiemy skąd ten pasożyt, czy od matki, czy złapał gdzieś od jakiegoś innego psa, bo to jest kolejna rzecz, nie możemy go stykać z żadnymi innymi psami, a niestety ludzie są na tyle nieodpowiedzialni, że prowadzą te swoje psy bez smyczy, no i one lecą do innego zwierzaka, więc to już nawet nie chodzi o mojego, już par 6, tak? Ale chodzi mi o te inne psy, które niestety mogą się zarazić. No nie oszukujmy tego, nie oszukujmy się, tak? Jeżeli one zaczną się tam lizać, no to jest wymiana jednak tej śliny i tak jak powiedziała pani doktor, pies może zarażać, więc no tutaj trzeba też zachować dużą ostrożność. Bardzo się cieszę, że w przedszkolu no zajęcia są na dworze, więc nic mu się nie stanie i tam nie będzie... Nie zarazi też nikogo innego, no ale to już i tak zajęcia będą dopiero w przyszłym tygodniu, więc pancake już będzie po tej terapii lekowej, bo to chodzi tylko na czas leczenia, żeby go tak częściej kąpać. Także no nie będzie dzisiaj zadowolony. Tak jak mówię, już zrobiłam dwa prania, teraz się biorę za, słuchajcie, pościel, bo mam jeszcze godzinkę mniej więcej, no 40 minut do końca tych maskotek prania. Więc pójdziemy zmienić pościel. Muszę mu wyjąć świeży ręcznik, bo jeden też ma już świeży, ale no, używany, kiedy nie był cały kąpany, tylko na przykład mam mu na noc łapki i pupcie z brzuszkiem, bo no, jak teraz były takie, też już taka pogoda, wiecie, taka pół na pół, że było błoto, trochę padał deszcz, no to niestety on się gdzieś tam też brudził i dość mocno, szczególnie, że to jest pies o niskim zawieszeniu. No to musimy go, no tutaj w jego przypadku zwracać szczególną uwagę na jego czystość, szczególnie, że no tak jak mówię, no rano przychodzi do łóżka. No a my też byśmy chcieli mieć jednak czysto i świeżo. Także idziemy zmienić pościel. Jak zmienimy pościel, to będę robiła fajny sok, może was... A właśnie, kurczę. Ten weterynarz pokrzyżował mi plany, bo miałam sobie kupić pietruszkę do soku. Więc, ale nie kupiłam też pstrąga, nie pstrąga, tylko łososia do szpinaku. No mówię, wszystko mi pokrzyżowało, miałam pójść do sklepu, więc Maśka nie ma, może jak wróci, to przejdę się, a on zostanie wtedy z psem. Albo po prostu już zrobię ze szpinakiem, albo do niego zadzwonię, zapytam co, ile będzie wracał, to może mi przyniesie pietruszkę z żabki. Dobrze, moi drodzy, ja zabieram się za zmianę tej pościeli, żeby, bo już jest 19:00. I po prostu ten dzień jak zwykle mi przeleciał między palcami, dopiero zjadłam szybko jeden posiłek. Taki mój obiad, raczej drugie śniadanie w sumie to było, no bo też jak się dowiedziałam, że muszę się urwać z pracy jeszcze i pędem lecieć do domu, brać psa pod pachę i z nim do weterynarza, a spacer z pancake'iem jest dość długotrwający. Więc gdzie normalnie trasy bym pokonała 20 minut, z nimi się schodzi jakieś 40, a dzisiaj ma dzień węszenia, więc to już jest w ogóle masakra. No ale już nie będę przedłużać, bo jak zwykle gadam do was już 8 minut, a ze wstępem to pewnie będzie jeszcze więcej. Także idziemy zmieniać pościel.
Tak jak widzicie, pościel już zmieniłam. Patrzę do góry, bo już mam tak kamerę ustawioną, a sobie usiadłam. Powiem wam, że przy takim wysokim i ciężkim, znaczy lepiej chyba jest przy wysokim, ale przy takim dużym łóżku ciężko jest samemu to wszystko ogarnąć. Jeszcze mam bardzo wysoki materac, na materacu mamy pokrowiec, żeby materac się nie brudził, bo jednak człowiek no, się poci, więc wszystko się może zdarzyć. Dlatego no, trochę się omachałam. Słyszę w ogóle, coś tu mi się fryzura zepsuła. Słyszałam, że już się miski uprały, także idę je wyciągnąć i powiesić na suszarce, żeby się już suszyły. Teraz nastawię drugie, kolejne poduszki pancake'a, plus może jego kocyk, jeden. No tak zrobię, że teraz nastawię właśnie jego poduszki, kocyk. No powiem wam, że takiego prania to już dawno nie robiłam. Porządki na wiosnę, jak się patrzy. Także w ogóle chciałam powiedzieć, że mega komfortowa jest ta pomadka z Eveline, naprawdę. Aż żałuję, że wcześniej nie miałam tej żadnej Oh My Lips. Więc wejdźcie sobie na ten film z kosmetykami i z nowościami od Eveline i zobaczcie ten secik z ich pomadkami, no bo jest naprawdę świetny i cenowo też wypada, uważam, bardzo fajnie. Także jest 19.23, idę wyjąć te miśki. Już rozmawiałam z Maćkiem w międzyczasie, że mi kupił tą pietruszkę do soku. Także wyjmę miśki, nastawię kolejne pranie i bierzemy się za robienie soku. Jeszcze wyniosę tą brudną pościel. Lecę. Kolejna rzecz, także już generalnie skończyłam pranie. Znaczy pranie. Rozwiesiłam te zabawki pancake'a. Powiem wam, że nie obyło się bez wielkich pretensji, dlaczego mi zabierasz moje zabawki. Tak? Jesteś na mnie zły. Do tego jest jego pora kolacji, no ale muszę go jeszcze przygłodzić 20 minut, żeby podać mu ten lek. Bo no, boję się, że potem możemy nie zdążyć na tą 20, jeżeli mają być 24, co 24 godziny, no to pan Kuś musi jeszcze poczekać na swoją kolację. Myślę, że wytrzyma te 20 minut. To, co muszę teraz zrobić, słuchajcie, to jest zapakowanie zmywarki i bierzemy się za ten sok, bo już jest późna godzina. Bo tak jak mówię, za 28, także ja biorę się za zmywarkę, bo nikt niestety tego za mnie póki co dzisiaj nie zrobi. W ogóle powinnam zjeść, zanim Maciej wróci, wczorajszy obiad, bo dostanę popierdziel, więc sobie za chwilkę szybko odgrzeję jeszcze i w międzyczasie właśnie zjem. Poszedł do łóżka, do legowiska. Powiem wam, że dzisiaj mieliśmy przepyszny mus z banana z tym dżemem porzeczkowym. Bardzo smaczne, bardzo proste. Łatwe do zrobienia samemu. Także jakby ktoś nie miał pomysłu na przykład na jakiś taki szybki, smaczny deser, to wydaje mi się, że tam było wyłącznie rozgnieciony banan, coś mi spadło. Chyba jakieś przesłuchy mam, bo nic nie spadło, więc musiałam, coś mi się i psu przesłyszało. W ogóle kupiłam sobie, nie wiem czy kupujecie sobie czasami kawy w Żabce, takie kawy ze Starbucksa i zaraz wam pokażę, jaką ja wczoraj dorwałam. Bo powiem, że bardzo smaczna, już jedną wypiłam, teraz sobie kupiłam drugą. A jest to Hazelnut Macchiato Flavor. O, taki, o. Wiem, że bardzo smaczna kawka. Drogie są, ale akurat była w Żabce w promocji, one chyba coś koło 6 zł. No. One coś koło 6 zł kosztowały, także myślę, że całkiem warto. Wiem, że już mnie nogi bolą się od tego latania. Z pancake'iem też przeszliśmy no, chyba ze 3 km, czyli nie, no więcej, no chyba w jedną stronę jest mniej więcej. Także troszeczkę pochodziliśmy. No on też już jest, widzę, że zmęczony i generalnie nie do końca ma, wiem, nie widzicie mnie, ale muszę opłukać po prostu sobie pojemnik. I pewnie się zastanawia, dlaczego Brenda bardzo nie leży w kolacji. No ale wszystko dostanie.
jeżeli chce być zdrowy, musi pocierpieć. Więc trudno. To już wszystko. Dobra, z jakichś wymiarkowych rzeczy już wszystko. Teraz sobie szybko jeszcze zjem moją wczorajszą zapiekankę. A dlaczego mi nie wchodzi? Coś mi się przyblokowało. Teraz zjem sobie wczorajszą zapiekankę i biorę się za ten sok. Stanę sobie tutaj, żebyście lepiej widzieli. I teraz tak, moi drodzy. Sok zrobię z... tutaj będę Wam pokazywać. Z czerwonych pomarańczy, z jabłek. Tam są też gruszki. I jeden grejpfrut. Jak przy nidzie macie, to jeszcze do tego dorzucimy pietruszkę. A jeżeli nie, to dodamy szpinak. Właśnie znalazłam jakieś... W sumie tu przejdę. Nie wiem, czy mnie zobaczycie. No, się nim jeszcze w karze. Generalnie znalazłam jakieś dwa takie starsze jabłka, więc stwierdziłam, że akurat to jest dobry moment, żeby je sobie użyć. Dobra, tak jak mówię, znalazłam sobie dwa jabłka, więc po prostu dodam jakieś takie starsze. Nie wiem, one już dość długo tu stoją, więc je sobie dodam. Pomarańcze czerwone, bo jak wiecie, ja bardzo lubię te czerwone pomarańcze z Biedronki. No, grejpfrucik. Jeszcze raz Wam pokażę, taki duży dość. No i trzy gruszki. Będzie naprawdę fajny, fajny miał smak. I tak się zastanawiam, bo w sumie dość długi wyszedł i wyjdzie. Jeszcze Wam pokażę potem, jak skończy ten sok. No bo albo podejrzewam, że dość długi wyjdzie mi ten blok. Nie mogę się tego sobie, bo źle stoję. Więc już po prostu odpuszczę kolejne chyba dni i po prostu nagram ten film na poniedziałek na przykład. Albo gdzieś wrzucę jako taki dodatkowy film w tygodniu. Jeżeli ewentualnie by się coś ciekawego jeszcze wydarzyło, na przykład jutro pewnie, ponieważ w tym tygodniu nie mamy cateringu, to pewnie jutro skoczymy też do Biedronki albo do Carrefoura na zakupy. Więc może ewentualnie dogram dla Was jeszcze haul i po prostu ten film będzie taki troszeczkę dłuższy. W ogóle jeżeli chodzi o jutrzejsze plany, no to po pierwsze planuję zrobić na obiad łososia na szpinaku z ryżem i pewnie bukietem sałat, takim po prostu sałatką. Do tego chciałabym zrobić, słuchajcie, pizzę, taką prawdziwą domową pizzę. Na pewno chcemy zrobić sałatkę, tą, którą już kiedyś widzieliście na kanale, taką z brokułem, z sałatą rzymską, z sosem takim czosnkowym, bo jest przepyszna. I kukurydzą jest właśnie, i jajkiem, tam jeszcze jajko gotowane, już też niedawno nie jadłam, więc też chcemy zrobić w tym tygodniu. No i generalnie Maciek znalazł na Facebooku taką stronę ryby.pl, podejrzewam, że jakoś tak. I tam pozamawiał kilka różnych ryb, które przyjadą do nas między 2 a 8 rano we wtorek, także potem Wam nagram informacje, jak te ryby smakują, bo tam pozamawiał jakieś 5 rodzajów śledzi i sushi i chyba jakiegoś łososia i doradę, czy nie pamiętam, co on tam jeszcze jakąś tam zamordorsza. Nie wiem, nie pamiętam, powiem Wam szczerze. I to w całkiem rozsądnych scenach było, więc sprawdzę jakość i ewentualnie Wam dam znać, bo może też będziecie chcieli sobie zamówić. Tak jak mówię, to nie jest w żaden sposób sprawdzone. Zakładam, że tam były jakieś opinie i on na podstawie tych opinii też zdecydował się pozamawiać. No ale to zobaczymy. Jest godzina za 4:20, czyli 19:56. Chyba dam już pankejkowi jeść, tam mu to lekarstwo, zobaczymy, jak mu pójdzie. Potem Wam powiem, jak już skończę robić ten sok, jaka była jego reakcja, jak to wszystko wyszło, czy zjadł, czy musiałam umieszać z karmą, no bo jak ma coś wymieszać z karmą, no to wiadomo, że to pochłonie. No, a ja się biorę za... dam psu jeść, a potem się biorę za owocki. Mam już 23. Co ja powiem? 21. I dopiero skończyłam, słuchajcie, robić ten sok. Ktoś mi ostrość zabiera, chciałam powiedzieć. Soku, słuchajcie, wyszła wielka butla, znaczy wielki ten dzbanek, plus dwie już małe szklanki poprzelewałam, takie małe szklaneczki. Generalnie jest pyszny, jest tak jak widzieliście, dużo pomarańczy, dużo jabłka, kilka sporych gruszek, no i udało się dostarczyć też pietruszkę, także jest do tego bardzo zdrowy. Tutaj muszę upić, bo, znaczy dolać nam, bo niestety nie jestem w stanie zamknąć tym koreczkiem, bo tak trochę mi brakuje przestrzeni. No ale ja Wam bardzo serdecznie polecam takie soki, bo mają bardzo dużą zawartość witaminy C, także naprawdę super działają na nasz organizm. Przy okazji teraz dużo witaminy C jest nam potrzebne. Także ja tym sokowym akcentem się z Wami już będę żegnać i wiecie co, nie będę już jednak przedłużać o kolejny dzień,
Znaczy, no zobaczę, może jeszcze ten hol zakupowy dogram, jeżeli pójdziemy na te zakupy jakieś większe, uda nam się zrobić. No a tak generalnie chyba już będę powoli kończyć tego vloga, no bo już jak wszystko to podsumujemy, to wychodzi całkiem długi film z tych tak naprawdę kilku godzin. Także ja już ogarniam ten bałagan, który stworzyłam robiąc sok. Zajmę się mężem, który w końcu wrócił. Jeszcze chwilę pogadamy. Trzeba zaraz wyjść z psem, potem go wykąpać ku jego wielkiemu niezadowoleniu. Już w ogóle chciałam wam powiedzieć, że nastawiam czwarte pranie z jego rzeczami. I to jeszcze nie jest wszystko. Jak wróci, to musimy uprać jego szelki, smycz i taką zabawkę, którą wam pokażę w najbliższym filmie z Pepko. Bo też bardzo fajna. Dlaczego ty mi gryziesz palec? No, także żegnam się z wami i do usłyszenia. Podejrzewam, że jeszcze coś jutro dla was nagram. Także pa, pa! Cześć, jednak się z wami witam w sobotę, bo tak jak wam wczoraj wspomniałam, nagram wam ten haul zakupowy, ponieważ okazało się, że nie pojechaliśmy do Biedronki, a pojechaliśmy do Makro. I te zakupy są naprawdę całkiem spore i całkiem fajne, bo wydaliśmy Makro ponad 430 zł. Do tego jeszcze byliśmy w Galerii Młociny, ponieważ pancake'owi skończyła się karma, więc kupiłam mu też od razu kilka takich smaczków. W każdym razie, tak jak mówię, pojechaliśmy do Makro, a to dlatego, że słuchajcie, jest teraz Makro. Nowa, znaczy inaczej, widziałam reklamę nowego Desperadosa o smaku truskawkowej margarity. No i stwierdziłam, że w ogóle Maciek tam przynajmniej szukał, oczywiście nigdzie nie znalazł, bo jak wiecie, ja uwielbiam dostawać nowości, również jeżeli chodzi o smaki i o takie artykuły spożywcze, no i również alkoholowe. No i w każdym razie właśnie stwierdziłam, że skoro nigdzie go nie ma, no to na pewno będzie w Makro, no bo jeżeli nie będzie w Makro, to znaczy, że jeszcze nigdzie nie ma, Makro było. Tak jak się spodziewałam, także jestem szczęśliwa, że udało mi się kupić i nawet na sztuki, bo zauważyłam też, że Makro idzie teraz bardziej w sprzedaż taką też detaliczną, nie tylko hurtową, co mnie naprawdę bardzo cieszy. No i tak stwierdziłam, że pokażę wam kilka rzeczy, które kupiliśmy. No i zacznę może od tego, co mam najbardziej na wierzchu. Kupiłam ręczniki, one kosztowały niecałe 30 zł. To są, słuchajcie, zwykłe ręczniki bawełniane, w 100% bawełniane. Kupiłam taki sam wzór, tylko dwa kolory. Szary, jasno-szary będzie dla Maćka, ciemniejszy będzie dla mnie. Dlatego, że no jakby nie patrzycie, ja używam dużo tej chemii, bardzo dużo kosmetyków, olejów. Czasami się zdarzy, że nie domyję, znaczy no rzadko, ale no zdarza się tak, że nie domyję na przykład podkładu z szyi, czy gdzieś z okolic uszek się i się wycieram i po prostu to brudzę. Czy nawet jak wycieram ręce po umyciu, to gdzieś mi się zdarza na przykład, że gdzieś mam odrobinkę jeszcze podkładu czy jakiegoś innego produktu, więc się ten ręcznik bardziej brudzi i dlatego sobie wolę użyć tego ciemniejszego ręcznika. I tak samo kupiłam taki malutki 30x50 cm. Tym kosztowało coś koło 6 zł, także też jest 100% bawełna. Także bardzo mnie to cieszy, można prać w pracy, jak najbardziej w 60 stopniach, więc to już jestem mega ukontentowana. Także jedna rzecz to są właśnie ręczniki i będę szła tak trochę kompletnie nie po kolei. Tak jak mam tutaj, chyba zacznę od alkoholi, bo tą siatkę mam najbliżej. Kupiłam zwykłe gąbeczki i biledy. 10 sztuk, no 9 plus 1, takie wiecie, do naczyń. I co ja tu jeszcze mam? Do łazienki, jak wiecie, lubię koraliki, takie te kulki pachnące z patyczkami i kupiłam z pachnącej szafy romantyczną przestrzeń, romantyczną przystań. I to są właśnie też dekoracyjne odświeżacze powietrza, romantyczna przystań i to jest taki różowo-fioletowy płyn. Nie wiem, czy dobrze widzicie, mam trochę lampę źle skierowaną, zaraz ją poprawię, to będziecie lepiej. Widzieć kolory. Myślę, że będzie troszeczkę lepiej, także jest różowo-fioletowy. On jest taki dwufazowy i ta warstwa fioletowa jest taka właśnie gęstsza. Także mam nadzieję, że będzie ładnie pachniało. To Makro kosztuje 13 zł. 15 groszy, także cena też całkiem ok. No i teraz, słuchajcie, ja to... jeszcze mam jedną rzecz, zanim pokażę wam całą siatę. Bryzę do pralki. Bo już mi się pralka nie wyłącza, więc musimy ją wyczyścić. I tak jak mówię, no kupiłam sporo nam wyszło tych piw, szczerze powiedziawszy. Maciek sobie kupił Isotonic Zero to Hero i to jest piwo bezalkoholowe z tego browaru Inne Beczki.
Nigdzie go nie widzieliśmy wcześniej. Makro jest i to piwo kosztowało, słuchajcie. Bo żebyście też mogli ewentualnie zobaczyć, jakie są ceny alkoholi w makro, ale powiem, że stosunkowo się nie opłaca, alkohol w makro jest dość drogi. Jeżeli chodzi o to, to kosztowało 4,78. I to jest, generalnie to jest, słuchajcie, piwo ze słodem po prostu, znaczy napój ze słodem jęczmiennym. I chmielem, ale bez alkoholu. No i to, po co właśnie pojechałam, słuchajcie, to jest właśnie Desperado Strawberry Margarita i to jest oczywiście tequila i ma wyjątkowo 3%, więc jak na Desperadosa to ma naprawdę mało procent. Tu macie truskawkę narysowaną. Także kupiłam sobie dwie sztuki i ten Desperado kosztował, jeszcze nie wiem jak smakuje. Desperado, słuchajcie, kosztował 4 zł i 5 groszy, także też jak na Desperado, tylko że jestem mały, więc znośnie. Summersby Sparkling Rose, to myślę, że też większość pań piła, zresztą nie tylko pań, to jest bardzo przyjemne piwo, 3,80 i ono ma 4,5%, więc już więcej. No i wzięłam sobie również, tylko spaliłam, bo to nie jest nowość, a może, no niby jest niby napisane nowość, marakuje i brzoskwinia Redsa, nie wiem. Napiszcie mi, czy to nowość, czy nie. Ja przyznam szczerze, że no nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że już widziałam gdzieś tego, tą marakuję i brzoskwinię, ale może to też inny, jakiś inna marka i już po prostu mi się miesza. Reds kosztuje 3,68. Czyli też takie ceny są mniej więcej porównywalne. No i żeby już nie jeździć, bo też przewiduję niebawem gości, Desperados Red. Akurat to też bardzo lubię i on już ma 6%. Za taki zestaw 3 sztuk zapłaciłam 12,29. Także też się opłacało i z alkoholi też nie jest wszystko. Mówię, jak się idzie na makro, to po prostu te zakupy to się robi no, hurtowo. Kupiliśmy wodę destylowaną, ponieważ ja wodę destylowaną używam i do parownicy, i do żelazka i czasami też przelewam nią storczyki. Także woda destylowana idzie u nas również bardzo intensywnie. I teraz skupiliśmy sporo przekąsek. Lejsy Owen Baked kurkowe, prażynki, przysnacki, takie zwykłe solone. Maciek sobie kupił Lacy Strong chili i limonka, to jest akurat z tych łagodniejszych, bo jeszcze jest na tej żółtej części wskaźnik. Kiedyś kupił takie najbardziej, słuchajcie, ostre i no, nie dał nawet on rady zjeść, ja nawet nie próbowałam. Czosnacki też bekonowe. Kupiliśmy również paluszki beskidzkie o smaku sera z cebulką i one kosztowały 2,61 za taką dużą paczkę. Także tyle, jeżeli chodzi o takie przysmaki niezdrowe. Kupiliśmy również makaron pappardelle z Primo Gusto, dlatego że będziemy robić makaron z pesto i szpinakiem. Powiem wam, że jest przepyszne. I zaraz wam też pokażę, że pesto, bo gdzieś tutaj też je mam. Kupiłam ostatnio w ogóle, tak jak wam mówiłam, mam ochotę na fasolkę po brytońsku. I pamiętam, że tego Pamapola kiedyś już jedliśmy i była bardzo smażona, także kupiłam taki słoik fasolki po brytońsku Pamapol. To jest na 2 obiady, więc myślę, że będzie idealnie. Gdyby ktoś był zainteresowany, ile takie coś kosztuje? 4,99, więc no, obiad za 4,99 na 2 osób. No wiadomo, no słuchajcie, nie ukrywajmy, to nie jest tak, taki sam smak jakbyście i skład, jakbyście sami sobie ugotowali. No ale tak na szybko to myślę, że to jest fajna sprawa. Mąka szymanowska, uniwersalna, ponieważ będziemy robić pizzę. Ketchup Hellmann's. Z Monini kupiłam właśnie pesto i to jest pesto calabrese z papryką i ricottą z oliwą z oliwek Monini. I to właśnie będzie do tego makaronu. Szpinak już mam wcześniej kupiony w Biedronce. Kupiliśmy też z Prymata cebulkę smażoną, bo będziemy robić hot dogi.
Do hot dogów kupiłam paróweczki z szynki 100% takie bez konserwantów Starszyńskiego. Kupiliśmy, słuchajcie, krakus, czyli taką konserwę turystyczną dawniej, jak to się mawiało. Dwa rodzaje serów, Gouda i salami z Mlekpolu. U nas ser idzie po prostu w olbrzymich ilościach. Do tego kupiłam, słuchajcie, z House of Asia pasta butter chicken i to jest łagodna. I tak stwierdziłam, że sobie zrobimy coś koło 10 zł z tego, co pamiętam, to kosztowało, bo nawet zastanawiałam się jeszcze, czy kormy nie wziąć. A nawet nie, 5,22, nawet już w ogóle. Bo nigdy nie wiem, jak to będzie, wiecie, czy będzie smaczne, czy też nie. Prymat, pieprz kolorowy ziarnisty, ponieważ mamy młynek i bardzo lubimy korzystać z niego. Szynkę konserwową sokołowa do kanapek, bo w tym tygodniu nie mamy. Chyba przejmowałam, już nam się skończył catering i będziemy dopiero zamawiać na za 2 tygodnie. Do tego kupiliśmy też sokołowa z salami. Worek na śmieci 20-litrowy, ponieważ do łazienki kiedyś kupowałam w Ikei takie worki, teraz już ich tam nie ma. Ja mam taki mały kosztam i 20-litrowy kupiłam, bo korzystam z 35 litrów, to jest trochę za dużo. No i kupiliśmy takie małe kukuryczki Bonduel, taki secik dwóch, czy tam trzech, dwóch opakowań po 85 gramów. A tutaj Wam stoi od razu ręczniki papierowe Foxy przy psie, to jest po prostu podstawa. Zresztą my dużo używamy ręczników papierowych w kuchni. Kupiłam sobie, słuchajcie, nawet aż zobaczę, ile on kosztował, coś koło 9 zł, tak mi się wydaje. 9,44, to jest za 400 gram taki zestaw truskawek z Grecji. Nie oszukujmy się, wiadomo, że to Grecja, ale całkiem ładne, czerwoniutkie. Pachną nawet jak truskawka. A miałam ochotę, właśnie maliny były mega drogie, borówka była na takie wielkie tacki, więc kupiłam sobie truskawki. Mój. To co jeszcze kupiłam, słuchajcie, my mamy takiego mopa obrotowego Biledy. No i były taki zestaw multipack, dwóch sztuk z mikrofibrą. I on kosztował, słuchajcie, 47 zł, gdzie jedna sztuka kosztowała 30. Także no mega się opłacało, a ten co mamy już jest bardzo zniszczony i też bardzo nieświeży i wiecie, tak bardziej brudzi już tą podłogę niż ją myje. A to bardzo łatwo się wymienia, także sobie dzisiaj nawet jeszcze wymienimy. Pomidory malinowe za 6,88, takie malinowe rzymskie. No mówię Wam, że te zakupy są mega duże. Maciek sobie kupił zatecki, piwo chmielowe. Taki czteropak, panowie, zresztą panie też, bo one jest całkiem smaczne. 10,28, także też spoko cena. Co tu sobie kupiłam? Ja generalnie nie jestem zwolenniczką kapsułek do prania, jakoś się zniechęciłam od dłuższego czasu, już ich nie używam. Kiedyś używałam przeróżnych Ariel, Vanish, ale nie przepadałam, szczerze powiedziawszy, za nimi. I tutaj kupiłam sobie 29 kapsułek z Cocolino Care do koloru. Taki. I to Cocolino, słuchajcie, kosztuje 38,99. Niezbyt tanio. Możliwe, że przypłaciłam, ale chciałam je już, jak już byłam. Ja lubię generalnie płyn do płukania Cocolino. Więc już mówię, dobra, kupię i użyjemy. To, co jeszcze kupiłam, to serki wiejskie z Piątnicy. Będziemy robić jak zwykle z awokado i z szyneczką. Tylko nie kupiliśmy awokado, bo było bardzo twarde. Hot dog będziemy robić. Tak jak Wam wspomniałam, tutaj są pancake'a bułki. Cukier biały. I ostatnia rzecz z makro. A nie, jeszcze nie ostatnia. To jest, słuchajcie, twaróg z Piątnicy. Kupiliśmy również mleko waciate 1,5% bez laktozy, ale już mamy je w samochodzie. I to, co też kupiłam na nasz, może pewnie jutrzejszy obiad, to będzie łosoś, taki świeży łosoś na szpinaku z ryżem i do tego będzie jakiś miks sałat. I jeżeli chodzi o łososia, to za 600 gram zapłaciłam 27,71, 46,19 za kilogram łososia. Tam są rybki świeże, są pyszne. Naprawdę bardzo lubię ryby z makro. I
byliśmy w galerii Mociny, dlatego że, tak jak wspomniałam, tam Keiko wykończyła się już karma, kończy się już karma. Także Akana, papi, 2 kilo, tam jest tylko 2-kilogramowa. Do tego kupiłam mu marka Premier, to jest 100% filety z kurczaka, takie paluszki. Kupiłam mu również, ponieważ pedigree nie cierpi, i inne takie droższe patyczki do zębów. Niestety one mają błonnik i u niego to od razu powoduje problemy żołądkowe. No i kupiłam Select Gold Sensitive dla właśnie małych psów o delikatnych, wrażliwych żołądkach, takie patyczki do mycia zębów. Zobaczę, jak się sprawdzą, jeżeli będą w porządku, ponieważ ja tutaj wzięłam małą paczkę, która kosztowała, nie pamiętam, 20, nie, ta chyba akurat 10 zł, ale była taka 2 razy większa, która kosztowała 20, więc ewentualnie wtedy kupię tą drugą. No i też szampon, ponieważ ja muszę teraz go często kąpać z racji jego kuracji. To wszystko już. No więc akurat mi się ten szampon mi szybko schodzi. No i po każdej tak naprawdę toalecie pancake'a muszę go wykąpać, znaczy umyć mu pupę, żeby, no bo cały ten pasożyt właśnie tam w tym jelicie, tak jak Wam wspomniałam wczoraj, bytuje, dlatego muszę tutaj szczególną ochronę i taką no, troskę większą i staranność przyłożyć, jeżeli chodzi o taki jego oprawę po toalecie. No i tyle, słuchajcie, wydaliśmy 500 zł łącznie, także wyjazd był bardzo kosztowny, krótki, aczkolwiek kosztowny. No ale to mamy jedzenie, no w sumie bądźmy szczerzy, no te zakupy, które zrobiliśmy makro, były mniej spożywcze i dużo takich pierdół typu te ręczniki, no 2 ręczniki 50 zł, te biledy 50 zł, to już mamy 100, no te alkohole, gdzieś tam jakieś przysmaki, te kapsułki do prania, to truskawki. No to czy płyn do pralki, no to sam płyn do pralki kosztował też jakoś tak dużo pieniędzy, bo ta bryza kosztuje 13 zł, więc no tak, tu się niby tak się mówi, ale tutaj złotówka, tutaj 10, to 20 już nam wychodzi, niestety olbrzymia kasa. Dobra, słuchajcie, no to tym teraz już na pewno kończę tego vloga. Myślę, że zobaczycie go w poniedziałek i to by było chyba na tyle. Pochowam te zakupy. I chciałabym dla Was jeszcze dzisiaj jeden film nagrać, bo potrzebuję kilku rzeczy z tego filmu, a nie chciałabym ich otwierać, dopóki właśnie nie będzie film nagrany. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!